Siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 13 odcinek naszej przygody z grą Assassin's Creed Odyssey. No idziemy wykonać zadanie główne, podbój, a że to będzie, no myślę, dosyć potężna walka, no to zająłem się ekwipunkiem. Mamy teraz najlepszy możliwy założony. Dobra, no to zobaczmy, na czym będzie polegała ta bitwa. Are you ready to crush the Athenians? Podboje. Gdy siła polis spada do niskiego poziomu, pojawia się możliwość rozpoczęcia jego podboju. Za udział w podboju zarówno Ateny, jak i Sparta przyznają nagrody w postaci epickiego wyposażenia. Obrona polis jest łatwiejsza, ale zapewnia mniejsze korzyści. Atak na polis jest trudniejszy, ale i bardziej opłacalny. Czyli my teraz będziemy atakować, co będzie trudniejsze, ale bardziej opłacalne. I'm ready for war. No kurde, jestem mega ciekaw, no bo to jest pierwszy raz w historii tej serii, kiedy mamy takie właśnie bitwy na wielką skalę. A bad day for Athens! A glorious day for Sparta! No dobra, czyli co? Czyli atakujemy Ateńczyków, ta? Po prostu. Dobra, zabieramy im tarczę, no to jest najłatwiejszy sposób na pozbycie się największej ilości z nich, bo bez tarczy są mega słabi już. A to mnie jakiś zaczął lepszy gościu atakować. Dobra, lepszy, ja wiem, czy lepszy. No dobra, mamy przewagę. A dobra, spróbujmy tam ten poziom 10 zabić jakiegoś elitarnego zawodnika. No pewnie dużo Spartan powala, chociaż cały czas oni tam się we trzech biją z jednym, nie? Więc nie wiem, czy taki kozak jest. Dobra, dawaj go. Zabieramy mu tarczę i pozbędziemy go życia. Cyk! No, czyli to miało jakiś większy wpływ na siłę Ateńczyków. Dobra, no to trzeba szukać właśnie takich lepszych. O, jest następny. Się pokazał. Dobra, idziemy do niego. Jazda. Dobra, też pięknie. No mamy wielką przewagę już. No i to głównie dzięki właśnie Aleksiusowi. Dobra, jest kolejny, ale to nie jest jakiś lepszy, tylko zwykły, a zabij wrogiego kapitana. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. No dawaj go. Dobra, kapitan. Czyli co, powinien być jakiś cięższy do pokonania, no ale bez tarczy nie ma żadnego problemu. Dobra, czy to wszystko? No nie, jeszcze trzeba ich pokonać. Zabij drugiego kapitana, dobra, kolejny kapitan się pokazał. Zaraz zobaczymy, gdzie jest, a dobra, już widzimy. No dobra, już końcowamy. Jeszcze ponad połowę życia i jednostek mamy jako Spartanie. A Ateńczycy są już z problemami. No tak, i to też widać na placu boju,
że jednak zdecydowana większa ilość spartańskich żołnierzy. No fajnie, fajnie to wygląda. Okej, chyba już po wszystkim. Zwycięstwo! Zwycięska frakcja Sparta przegrywa frakcja Ateny. Megaris i Sparta są od teraz przymierzeńcami. 4950 doświadczenia, 9 tych obsydianów. Jest jakaś broń rzadka, ukończone wyczyny bitewne, 22 żołnierzy zabitych, 4 kapitanów pozbyliśmy się my. Ale szybko, 5 minut i po podboju. The wolf requests the presence of the mercenary. We shall be up to him in a moment. With respect, he wishes to see the mercenary alone. What? I said the commander wishes... I heard what you said. I just don't understand why. Those were his orders, sir. Very well. It appears I have other matters to attend to. No dobra, czy teraz idziemy sami, czy... Tak jest, dobra. Okej, okay, ciężka włócznia, drachmy, zadanie ukończone. 4000. Nowe zadanie, wilk ze Sparty, no dobrze. Okej, okay, czyli tam, no jak widzieliście, wszyscy Spartanie dziękowali nam za tą walkę. No i dobra, jest Nikolaos, więc co, czy powiemy mu, że jest naszym ojcem? Zobaczymy. So you are the champion who won us today. Tell me your name, hero, so that I may greet you as a true warrior. Here, Pater. It's been a long time. Impossible. I saw you fall. I didn't fall. You fucking threw me to my death. I did what was required of me as a Spartan. I've made my peace with that. You need to as well. You are my father. You are supposed to protect me. You were reckless. You forced my hand. I was protecting my sister because you wouldn't. The Oracle decreed that Cassandra had to die. Her word is absolute. You know that. You can't cower behind your sense of duty anymore! Enough! I can't change the past, Alexios. I will live and die a Spartan. There's a large reward for the mercenary who can collect the wolf's head. Is that why you're here? No dobra, czyli teraz mamy do wyboru właśnie, czy zabijemy wilka, naszego ojca, czy jednak mu przebaczymy i... Dawaj. You've avoided the pass long enough! Now you will answer to me! There is no honor in vengeance. You must face the ghost of your past, Pater. And that is a fate worse than death. I have failed in my duty. I failed to protect you. To protect both of you. I loved you and your sister as if you were truly my own. But you are never mine. What do you mean? That is a question you should ask your mother. Wait. Find your mother.
find her. Whatever Melina is, she knows far more than I do. Where will you go? To find my honor. Beware of the snakes in the grass, Alexios. I need to get out of here. No dobrze. I should head back to Barnabas. Wracamy do Barnabasa, tak? Czyli tutaj wszystko już zakończone w Megaris. Wilk ze Sparty. O, mamy miecz Nikolaosa. Naprzód do Fokidy. To jest zadanie główne. Dobrze, czyli dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy. No i nie zabiliśmy wilka i dzięki temu też właśnie musimy teraz spotkać się z naszą matką. Dobra, zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Pole bitwy Polis Megaris. Obniż siłę Polis. No co, to jest już zrobione, nie? Tutaj już nic więcej nie musimy robić. Dobra, zobaczcie, ile tutaj jeszcze rzeczy można zrobić. Ale czy będziemy to robić? Czy gra od nas tego wymaga? No ja nie widziałem żadnego tego achievementu związanego z tym, że musimy właśnie każde nieodkryte miejsce odkryć. No tak było w Origins, że to trzeba było zrobić. Tak więc dajcie znać w komentarzach, ale chyba nie. Chyba nie ma takiego achievementu, nie? Tak więc i tak, jak tam widziałem na stronce łowcy trofeów, to mówią, żeby najpierw głównie zająć się zadaniami głównymi, żeby historię popychać do przodu cały czas, dzięki temu stawać się coraz silniejszym i tak dalej, więc no też tak zrobimy, czyli całe te południe Megaris zostawimy sobie może na kiedy indziej, albo może nawet i na nigdy, bo no i szkoda czasu, jeśli nie trzeba tego robić, a jeśli trzeba, no to wrócimy tutaj kiedyś silniejsi. Dobrze, czyli teraz myślę, lecimy na statek, porozmawiamy z Barnabasem, no i zobaczymy, jak tam dalej ta historia będzie się przedstawiać. Zobaczmy jeszcze na zadania, jak to tu wygląda. Dobra, to nieważne. Wilki wąż, Odyseja. Nie wiadomo było, czemu Elpenor pragnął śmierci wilka ze Sparty. Wiadomo było jedynie to, że wyznaczył wysoką nagrodę za to zlecenie i że nie przypominało ono żadnego innego. Alexios wiedział, że po konfrontacji z Nikolaosem wiele osób zacznie na niego polować. Musiał uciekać z Megaris albo zmierzyć się z całą spartańską armią rozwścieczoną jego czynem. Dobra. Wilk i wąż. Czyli co? Nikolaos wyraził się jasno. Matka Alexiosa wciąż żyje. Po latach samotności odzyskanie rodziny wydaje się być możliwe. No to elegancko. Dobra, no to widzimy się na statku. Dobra, no to jesteśmy w porcie. Wzywanie statku. W niektórych portach możesz wzywać statek, jeśli nie ma go przycumowanego, ale że ten jest, no to nie trzeba go przyzywać. Dobra, no to porozmawiajmy sobie z Barnabasem. So, did you kill your father? Step, father. I suppose the gods won't judge you too harshly for a step patricide. Nikolaos raised me, trained me. He was my father, even if he did try to kill me. Is that better or worse? No matter. Yours isn't the only complicated family in the world. Thanks. I'm glad to have you around, Barnabas. I'm happy to be here. Would anything else help? Finding my mother. She's alive, Barnabas. At least, Nikolaos thought so. Some good news, praise Ida. What's your plan? What course should I set, Captain? For now, we go to Fokis. Elpinor said he'd meet me there. He owes me money. And an explanation. I, Alexios. And let's seek the wisdom of the Pythia while we're there. If anyone has answers for you, it's the Oracle of Delphi. I'll think about it. Good. You know, kings and queens travel to Phokis to consult the Pythia. She can start wars or end them. They say that... Yes, I know. That's enough oracle talk for now.
back to business. You know where to meet Elpinor, I suppose? His home is in Pilgrim's Landing. But Nikolaus's last words to me were a warning of snakes in the grass. Sounds like you should make extra preparations. Elpinor is the one who should prepare. Meet me at Apollo's temple in Delphi when you're done dealing with the snakes. Oh, and Alexios, in all the excitement, I nearly forgot. Terrible things have happened to your home. That old house, it was barely standing to begin with. I meant Kefalonia. A sickness has spread across the island. They say it started in Kausos. There doesn't seem to be a cure. Many have died. Malaka. That priest was right. Just say the word. We can return to Kefalonia whenever you wish. Thanks, Varnavas. I'll keep that in mind. Let's go. Elpinor has a lot of experience. No, czyli jednak, kurde, niepotrzebnie uratowaliśmy tamtych ludzi. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na Kefalonii było takie zadanie i uratowaliśmy. Nie pozbyliśmy się tamtych ludzi. Tak więc choroba się rozprzestrzeniła. Kredyt Helixa. Na twoje konto wpłynęło 200 kredytów Helixa. Możesz je wydać, naciskając w menu, aby przyjść do sklepu i zdobyć wyjątkowe nagrody. No dobra, to zobaczmy sobie ten sklep. Czyli tu przejdziemy do sklepu. I mamy co? 200? Tak, tylko 200. I na co to można wydać? Na przykład żniwiarz czasu. Dodatki. Dobra, to sobie ogarnę. Los Atlantydy i dziedzictwo pierwszego ostrza. To sobie i tak poprzechodzimy jeszcze. Ale to po wykonaniu wszystkiego, po zdobyciu platyny w podstawce, nie? Pakiety, na pakiety to też jest za mało, widzę. Co tu jeszcze się dzieje? Wyposażenie. 200 to też za mało. Żadnego wyposażenia za tyle chyba nie kupimy, chociaż... O, tutaj jest podarunek rocznicowy. Melaina, skóra Fobosa, legendarny, dobra, dawaj, bierzemy to. Za darmo uczciwa cena w końcu. Kurde, nawet nie mamy tutaj na takie bronie. No to 250 kosztuje, statek. Co tutaj się dzieje? Aha, wygląd statku za 200, no to nie będziemy wydawać tych wszystkich punktów. Dobra, nieważne, i tak nie będziemy z tego korzystać. Dobra, zadania. O wizjach i wizjonerach, czyli to jest nowe zadanie główne. Po tym, co wydarzyło się Nikolaosowi, Alexios szukał porady u Barnabasa, który zachęcił go, by skierował swe pytania do wyroczni delfickiej. Ta już na niego czekała, pozostali również. Czyli tutaj, konsultacje z duchem to jest zadanie na poziom 13. Wyrocznie i przepowiednie zniszczyły rodzinę Alexiosa, dlatego też gdy Barnabas zasugerował, aby spytał wyrocznie delficką o swoją matkę, Alexios uczynił to z wielką niechęcią i sceptycyzmem. Porozmawiał z wyrocznią delficką, dobra. I tutaj wilki wąż, nie wiadomo było czemu Elpenor pragnął śmierci wilka ze Sparty. Wiadomo było jedynie to, że wyznaczył wysoką nagrodę za to zlecenie i że nie przypominało ono żadnego innego. Alexios wyruszył do przystani pielgrzyma w Fokidzie, aby stanąć twarzą w twarz z tajemniczym Elpenorem i odebrać nagrodę za głowę wilka. No dobra, czyli te dwa główne zadania, one każą nam udać się na Fokidę, tak? Czyli co, gdzieś tutaj? Tak jest. Dobra, czyli to jest Fokida tam na poziomie 13, bo tutaj Megaris, no to jest na poziomie 11. Koryncja. Czyli to wszystko tutaj to jest Koryncja, czyli to nawet nie jest Megaris. Czyli tutaj moglibyśmy nawet trafić na silniejszych przeciwników. Dobra. A w Megaris nie byliśmy tutaj, na wzgórzach Kitairon. Dobra, czyli to jest Beocja, no to jest ciężki, widzę obszar, 34 poziomy. No dobra, czyli co, ruszamy tutaj. Myślę, pierwsza rzecz, którą sobie zrobimy na Fokidzie, to nieodkryte miejsce. Dobra, czy to możemy zrobić? Tutaj jest port, czyli chyba tam trzeba będzie statkiem się dostać, chociaż no nie, niekoniecznie, dobra. Czyli co, my tutaj wszystko już znamy, na tą Beocję jeszcze nie będziemy sobie wypływać, czyli widzimy się tutaj, dokładnie tutaj, w tym miejscu synchronizacji na Fokidzie. Dobra, dopływamy już tutaj powoli. O Jezus!
Przepraszam was najmocniej, ale sami mi się tutaj spierdzieliliście w statek. Dobra, no to powalczymy sobie w tym odcinku troszeczkę na morzu. Złapaliśmy troszkę ognia na statku. Może spróbujemy staranować? Dobra, coś tutaj na mnie nie wychodzi chyba, tak jak powinno. Ale dobra, okej, okay. No i niech będzie abordaż. Dobra, rozpoczynamy abordaż, przedostaniemy się na ten statek, powalczymy troszeczkę. Dobra. No, oni żadnego problemu nam nie mogą sprawić. 11, jakieś śmieszne poziomy. Hara, główny przeciwnik. Dobra, zobaczmy co mają w skarbie. Dawaj. Okej, okay, buława rytualna, drewno oliwne. W sumie nic specjalnego. Okej, okay, jeszcze musimy rozwalić ten drugi statek. Dobra, uwaga, strzelają do nas, no z dosyć daleka. Ale my też ich możemy sięgnąć. Tak jest. Archers, get ready! Pięknie. Ready to shoot! Ma łucznicy na naprawdę daleką odległość mogą oddawać te strzały. Elegancko. Dobra, myślę ostatni wystrzał, tak jest. No i ten statek już rozpołowimy. Dobra. Okej, czyli to załatwione. Dobra, przysumujmy sobie tutaj. Gdzieś w tym miejscu. No i dobra, wychodzimy ze statku. Wchodzimy na ląd. I zobaczmy co tutaj się dzieje, no bo tutaj nas jeszcze nigdy nie było. Ok, więc pierwszy punkt, który nas najbardziej interesuje, już widać. Ten punkt synchronizacyjny. No i powoli zaczniemy stąd przedostawać się dalej w głąb terenu, aby dostać się do tego głównego zadania. No dobra, na razie zobaczmy co tutaj się dzieje. Jest Fokita, nieodkryty przywódca, jest spartańska władza i jest ten obszar osłabiony. Więc moglibyśmy zobaczyć ze strony ateńskiej i spróbować podbić może Fokidę. No ale na razie nas to nie interesuje. Na razie w sumie myślę, że właśnie, że najbardziej trzeba będzie się skupić na tych zadaniach głównych. Chata Hyleusa, jakaś nowa lokacja. Zobaczmy. Ale nie, nic tutaj do roboty chyba nie ma. W tym obszarze. Czyli to jest właśnie ten punkt synchronizacyjny. To jest właśnie, to jest czyjaś chata. No ale dobra, okej, okay, fajny ma widok. Dobra, synchronizacja. No dobra, nieźle to wygląda. Wzrasta percepcja Ikarosa. Też się z tego powodu cieszymy. No ale teraz gdzie dalej? Tutaj jest jakieś nieodkryte miejsce. No i zadanie główne jest tutaj, los wilka.
A dobra, a gdzie jest ta wyrocznia, do której też mieliśmy się udać? No gdzieś tutaj pewnie będzie, nie? Fokita, później ten Malis. No dobra, o, wrażliwe na atak jest. Dobra, czyli okej, okay, no to lecimy tutaj, nieodkryte miejsce. Zobaczmy, co to jest. W którą stronę? Tutaj, dobra, lecimy. 170 metrów, niedaleko. A to będzie chyba obóz wroga. No dobra, wystarczy nam chyba czasu na to, żeby się wszystkich tam pozbyć. To są Spartanie. Obóz wojskowy Bulisa. Dobra, 13 poziomy. O kurde. No może być ciekawie. No dobra, idziemy. Idziemy, spróbujemy się z nimi. Sprawdźmy się. Dobra, czy ja tędy mogę... Dobra, przeskoczmy sobie, ale zostanę od razu zauważony. Tutaj nie ma w sumie trawy. Dobra, jest dopiero tam. Cyk, już jesteśmy w trawie? Nie, nie jesteśmy. Ajajaj. Dobra. O kurde, może być tutaj niebezpiecznie. Kurde, tak więc nie, to nie był najlepszy pomysł. Myślę, że trzeba będzie zrobić odwrót. Jednak. Za silni oni są, żeby tak z nimi wszystkimi naraz walczyć. No to dobra, tutaj też trzeba będzie wrócić. Następnym razem. Tutaj też mamy jakiś obóz. No dobra, idziemy teraz tutaj, do następnego nieodkrytego miejsca. 414 metrów stąd aż. No najpierw trzeba uciec. No zobaczcie, jeszcze tak naprawdę walki na poważnie nie zaczęliśmy, a już prawie nie mamy zdrowia. Dobra, potrzebujemy konia. No i poziomy 13, no czyli w sumie to ten sam poziom, co mamy obecnie. No, ale ciężko tam będzie na pewno. Dobra. Okej, jeszcze około 200 metrów. Dobra, i co to jest? To też będzie jakiś obóz. To jest warownia Desfina. Dobra, które tutaj poziomy są? Co, pewnie też... 13. Ta. 13 poziomy. Warownia. No tutaj też dużo do roboty pewnie będzie. Ale dobra, no na razie nie. Na razie nie będziemy aż takich dużych przedsięwzięć robić. No to jesteśmy już naprawdę niedaleko. Dobra, no to udajmy się tutaj do tego zadania głównego. Wróć do Elpenora w Fokidzie. No właśnie. Zobaczmy, co. Jak wyniknie sprawa z tym Eldenorem. No bo co, będziemy się go wypytywać, dlaczego chciał zabić naszego ojca. No i to są niezbadane tereny, tak więc będziemy razem podróżować. Ale te 300 metrów bardzo szybko minie. No i dobra, gdzie jest ten najwyższy punkt? Też 300 metrów stąd, niedaleko. Możemy sobie zsynchronizować. Kira, odkryto nową lokację. Jest nowe miasto. No i kurczę, ten styl grecki. Bardzo mi się on podoba, nie? Te filary, marmur, dom przywódcy, nowa lokacja. Aha, czyli tutaj też możemy się podkraść i to wszystko robić. No ale właśnie, czy warto, kurde, tracić na to czas? Dobra, zobaczmy. Okej, Elpenor, gdzie się znajdujesz? Tutaj, za drzwiami. Okej. Ah, Mistyus. How was Megaris? The wolf is dead. Excellent. The full amount is promised. You expected me to haggle? Come now, Alexios. It isn't every day I have someone kill their own father. But he wasn't your real father, was he? Why did you send me to kill Nikolaos? Because I knew you could. Oh, why him?
Because he was brilliant. He would have taken Athens in a month, two at most. And Stendhal doesn't have the wolf's genius. You wanted to save Athens? There's no profit in a quick war. I know, it's a lot to take in all at once. Come. Tell me, Mystios, did you learn anything worthwhile in your dealings with the wolf? I'm done talking. I should kill you where you stand. Temper, temper. And they said you'd be different. But blood is blood, I suppose. They? What blood? You really are more brawn than brains, aren't you? A shame. I could have used you for more of my errands. Malaka! You think you can play with me? I'll cut out your tongue! So disappointing. Co, teraz walczymy z Limita? Aha, czyli nas zostawiłeś na pewną śmierć. Dobra, mogłem od razu się z nim uporać. O kurde. Co ty gadasz, czyli moje zabieranie tarcz nie działa na nich. O kurde. Co ty gadasz? No kurde, trzeba uważać. Dobra, już się uleczmy. Czyli tak właśnie najlepiej blokować ich ciosy, no ale nie te czerwone. I wtedy atakować. Kurde, ta walka na pewno łatwa nie będzie, a tutaj chyba jeszcze jeden nas będzie atakował, jakiś 13 poziom. Ta, ale on już jest bez tarczy, to troszkę łatwiejszy. Dobra, pokonany. Kurde, no nie najlepiej to wygląda. Tutaj dużo ludzi też jest, których niepotrzebnie w ogóle zabijamy. Kurde, no ja nie wiem, czy my musimy z nimi walczyć, czy nie za bardzo. Przeszukaj dom Elpenora. Aha, jego dom trzeba przeszukać. A zanim go przeszukamy, no to ta, no to trzeba jednak z nimi wygrać, nie? Dobra, no nie będziemy raczej w domu walczyć, za mało miejsca. Dobra, spróbujmy strzałą. Co tam się dzieje? Skąd ich tylu? Co, to ludzie chyba z nimi walczą, ta? Ajajajajaj, uwaga, bo zaraz padniemy. A nie, ludzie nas atakują. No i cyk, pięknie, ten starczą pokonany. No dobra, no to musimy chyba zabić tych wszystkich ludzi. Niestety, chociaż nie chcę tego robić, ale chyba muszę. Czyli zlecenie za naszą głowę, no będzie dosyć duże chyba. Za to, że zabijamy tutaj tych wszystkich niewinnych ludzi. No ale trudno, czego się nie robi dla zadania. No nawet trochę obrażeń nam zadają. Dobra, już dwie czaszki za nami polują. Czyli poziom tak jakby tych najemników, którzy nas chcą zabić. Dobra. Elpenor snuck away like a coward. I should investigate his house. A letter to Elpenor. Oh, Phoebe. You led him right to me. Kretosie, miałeś rację co do tej kefaleońskiej dziewki. Doprowadziła mnie prosto do Mystiosa, czyli w okolice starożytnych ruin Kranioi. To wielki sukces, że udało się go wytropić. Teraz muszę jakoś pozyskać jego zaufanie. Wspominałem ci już, że jestem wielbicielem teatru, a co do ciebie, to zapłatę otrzymasz w Fokidzie. Podpisano Elpenor.
Notatki, kieł, zużyta gliniana tabliczka. Dobra. Alpinor's looking for a woman. I wonder who he wants in his slimy grasp now. Czyli co, mogliśmy go zabić chyba, nie? Tego Elpenora, ale dobra, zobaczmy. Elpenorze, w związku z twoimi poszukiwaniami tego mężczyzny, jeśli ktokolwiek miałby wiedzieć, gdzie przebywa, to będzie to ta zwariowana kapłanka w świątyni Esculapa. Udałbym się tam sam, ale przeraża mnie sama myśl o jej spotkaniu. Pozdrawiam Antonidę. Dobra. This is a ship manifest. Elpenor selling weapons to both Athens and Sparta. He wants this war to go on forever. I have met some treacherous people. None of them compare to Elpenor. I'm going to look under every rock, in every shadow, until I find and kill this vile serpent. Kurde, tak jak mieliśmy okazję, to mogliśmy od razu go zabić. No trudno, hełm wilka. Jest zadanie ukończone, 4600 doświadczenia. Nowe zadanie, wąż w trawie. Dobra, ja widzę, że jakiś najemnik jest tutaj niedaleko nas. Ale możemy spłacić to zlecenie za 451 drachm. Dobra, spróbujmy się z nim jeszcze może w tym odcinku. No jak tutaj jest? Dobra, no to jazda. Nie ma tarczy, to bardzo dobrze. Poziom 12, no powinniśmy sobie z nim poradzić bez problemu. Dobra, uleczmy się. Elegancko. Pięknie, 1100 obrażeń. Okej, nowy najemnik. Aha, bo jest drugi najemnik, który też nas atakuje. Oj, no to z dwoma na raz łatwo nie będzie. Chyba, że tego pierwszego się pozbędziemy, jakoś może szybko nawet. Ajajaj. A ten ma który poziom? 14, no to jest lepszy. Dobra, zabierzmy mu tarczę. Pięknie. Dobra, ten nie żyje. Okej, no to zabijmy mu może psa. 14 poziom. Może denerwować. Dobra, pies zabity, on bez tarczy. No to okej, chyba też nie będzie tragedii chociaż. Ależ teraz blisko było, abyśmy padli. Zatruty. No tak 1/4 zdrowia już wzięta. A to jest ona. Marp zwana zabójczynią. Ale dobrze sobie radzimy. Też zatruwamy ją co chwilę. Dobrze, atakuj. Pięknie. Trzeba uważać na ten jej potrójny atak. Okej, myślę, że powinniśmy sobie z nią dać radę. No, Esio się cieszy, już zaciera rączki, bo odcinek przedłużony. Pięknie. Yeah!
dobra, końcowa zdrowia, więc fajnie, nawet z dwoma najemnikami naraz sobie poradziliśmy. No, tak naraz to tak nie do końca, ale był okres czasu, że walczyliśmy z nimi dwoma. No już się zleciało trochę gapiów. Dobra, i już końcowa. Dobra, jest, czyli możemy ją teraz zwerbować? Możemy. Okej, kasa gryfa, drachmy. No i gitarka. Dobrze, zwerbowano nowego przybocznego. Kolejny najemnik też jest niedaleko, widzę. Bardzo niedaleko, ale dobrze, moi drodzy. W tym momencie będziemy kończyć ten odcinek. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano!